jest to już obsesja tego zawodu, że się myśli obrazami i się przekształca rzeczy realne w nierealną sztukę. Wczoraj właśnie dosiadłem nowo kupionego skutera. Odbyłem wielką podróż w strugach deszczu. No i to była taka dziwna zupełnie. Pan ubrany w żółty taki płaszcz przeciwgumowy siedzący lał na niego deszcz. Na 80-letniego człowieka, który kupił sobie skuter. Czy lepiej zacząć karierę będąc młodym, niedoświadczonym, czy lepiej być już doświadczonym w jakimś tam sensie? Ja byłem bardzo doświadczony, skończyłem najważniejszą studia na świecie, to była wojna. Wyzwolenie było takim elementem, które wyzwoliło też uczucie wolności. Pierwsze zetknięcie z tą wolnością było najcudowniejsze. I to jest jedna z tych elementów, które mnie pozwoliło się dostać do filmu. Chodziłem razem z Gruzą do tej samej szkoły ogólnokształcącej. Postanowiliśmy zdać do szkoły filmowej. Otworzyła ta szkoła mi w ogóle jakiś taki bardzo bliski stosunek do sztuki. Zrobiłem bardzo dużo etiud szkolnych. W szkole zrobiłem 11 etiud. Zacząłem być takim dowartościowanym człowiekiem. Pracowałem w czołówce filmowej i w telewizji. Już miałem dziecko i musiałem mieć mieszkanie. To mieszkanie dawała mi czołówka filmowa. Jeśli chodzi o Faraona, to i tutaj pan Kawalerowicz miał odpowiednie znajomości i odtajnili mnie, bo ja byłem utajniony w wojskowej wytwórni. Była to piękna przygoda z wielkim reżyserem. Ten film to był wielkim doświadczeniem. 6000 kilometrów od laboratorium to jest klęska robić film, nie wiedząc co się w ogóle robi. Od czasu do czasu przychodził materiał, który był oglądany w bardzo paskudnych kinach tamtejszych. No i takżeśmy robili trochę po omacku ten film. Myśmy się poznali już w czasie festiwalu jazzowego w 57 roku czy 6. Chodził z nami na koncerty, nosząc część moich perkusji. To było pierwsze spotkanie ze Skolimowskim. Pierwszy film, którym ja pokazałem, że mam coś tam do powiedzenia. To taki film, trochę odkrycie nowego spojrzenia. Kręciłem na takiej taśmie, która raczej jest negatywem fotograficznym, Infort. Taki dość czuły film. Dzieje się w pustym wagonie towarowym, który przewoził mąkę. Światło, które było światłem kluczowym, właściwie odbijało się od podłogi, która była biała. I tutaj to był klucz pomysłu w świetle odbitym. Właściwie to jest taka opowieść o cieniach. Film zobaczył potem Wajda i zaangażował potem do wszystkiego na sprzedaż. Malarstwo jest właściwie tym wykładnikiem kierunku mojego myślenia w interpretacji scenariuszy. Film barwny jest wypowiedzią taką malarską. Malarstwo ma w sobie coś, co tworzy świat w postaci zestawień barwnych. Świat realny, nierealny zawsze operuje jakimś walorem barwnym i kompozycją barwną. I ten barwny film, który wszystkim na sprzedaż jest takim malarstwem właśnie życia. Po prostu malowałem swoimi możliwościami, nie pędzlem, a fotografią. Film, który polecam w szkole, żeby oglądali, jest tak żywy w inscenizacji, nowocześnie wygląda, nawet po tylu latach. Przecież wszystko się dzieje w mieszkach, o nocach i porankach.
gdzie to światło jest bardzo takie intymne. Zaczyna się tak, że wchodzą do środka, kamera jest w środku i oni nachodzą na kamerę, po czym kamera się cofa i wyjeżdża do tyłu i oni przychodzą, a są oświetleni zachodzącym słońcem w takich strasznych, ciepłych promieniach zachodzącego słońca z tyłu. I potem wchodzą, łapiąc te promienie do środka i cały układ jest potem skomplikowany, bo te rzeczy, które w tym miejscu, gdzie była kamera na pierwszego ujęcia, reflektory łukowe wtedy, łukowe dwa wielkie haje jechały na szynach i jak oni wchodzili i zakręcali, to one wchodziły w ich miejsce i świeciły na boki. Wyspiański był również banarzem. Ja szukałem inspiracji w fotografii przede wszystkim, że nie chciałem cytować malarstwa, raczej jego gamę zastosowałem, jego paletę barwną. A poza tym jest to opowieść o pewnej gamie ciepłej, takiego pochodzącego światła z lamp naftowych, świec, które się potem po wyniku tej biesiady następuje świt i odwrotnie światło chłodne, prawie wyzbyte kolorów, wchodzi do środka i tworzy ten właśnie taką niemoc bycia i marzenia o wolności. Kamera jest bardzo blisko tego, co się wydarza. Wydarza się taniec. Taniec nie oglądany, tylko branie udziału w tańcu. Ale żeby ten obraz się łączył z innymi ustawieniami, puszczało się ludzi w poprzek tańca i się kręciło to, co jest z tyłu. Raz tak, także jak przy montażu, to tego nie widać. I jest to piękny obraz tego, co się stało. Ciemniej. O, zaraz wyjdzie. O, jest. Gospodarz zobaczy Wernichory. Bo przyjechał do okna i mówi, i raz go widać w szybie, raz go widać gospodarza, raz Wernichorę. I to też jest mój pomysł taki, żeby uruchamiać rzeczy niemożliwe w teatrze, ale możliwe w filmie. Jak się stańczyk pojawia dziennikarzowi, to się pojawia w tańcu. Taniec jest taki wąż tańca, który on odsłania i zasłania, że oni zasłaniają filmowanego w środku stańczyka, zresztą oświetlonego przedziwnie, zupełnie tak jego w czerwieniach i dopłoniących zielenia. Gdzie się to łączą te dwa komory i następuje solaryzacja. Fotografia na przykład zbliżenia jakiejś twarzy, to zajrzenie człowiekowi w jego myślenie, w jego osobowość, radość, smutek, wszystko to widać i w świetle, i w barwie. Ten czar języka trzeba było przenieść na to, jak się go fotografuje. No więc po prostu chciałem stworzyć własną przestrzeń, poszerzając wielkość ekranu do cinemaskopu, ale nie używając tej techniki cinemaskopowej, tylko używając obiektywów sferycznych. Od pierwszego planu do ostatniego wszystko było ostre, zdeformowane przez szerokość obiektywów, takie jak są grafiki szulcowskiej w jego rysunkach. Strefa czasowa i przestrzenna była podkreślana inną barwą podstawową. To jest taka interpretacja wizualna tego, co jest zawartością intelektualną i rzeczy, które się dzieje w prozie Schulza. Najtrudniejsze jest znaleźć tok myślenia
styl, jaki można nadać filmowi. Pierwsze 2-3 tygodnie, eliminując już rzeczy potrzebne, niepotrzebne do stylu gry, stylu oświetlenia, stylu pracy, jest moment skupienia i się kręci tylko ten moment, gdzie już jest wszystko prawie gotowe i się... Nie, to jeszcze nie dzisiaj, to jutro. Rytm myślenia, rytm bycia, rytm szorowania, rytm kamer, rytmiczność czegoś, powtarzanie. Rytm pochodzi od muzyki. W moim wypadku to rytm nadaje mi pewna radość życia, którą miałem przy uprawianiu jazzu. Granie na perkusji, czyli używanie poszczególnych naszych kończyn dolnych i górnych, od siebie niezależnych, to jest w ogóle rzecz, która może nie wszyscy rozumieją, ale żeby jedna noga biła na 4, a lewa noga biła na 2 i na 4, żeby u góry były 16 prawą ręką, a w lewym ręku, żeby były stąpy takie te kad. No to jest każda ręka i noga co innego robi, więc tutaj grać to razem, to jest cała sztuka polega na perkusji. Ja to mam w jakiś sposób we krwi. Pod ręką jest robić film. To jest bardzo ciężka praca. Wkładam tam bardzo dużo swojej energii. I teraz ja teraz też jakoś nie mogę się odzwyczaić, po prostu zgodzić z tą ciszą, która mnie ogarnęła na starość. Chcę jeszcze się pobawić.